W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa i w psalmie 95, który dzisiaj wspólnie śpiewaliśmy, opisana została jedna z zasad, która rządzi także naszym społeczeństwem, współczesnym światem. Mianowicie zasada mówiąca o tym, że człowiek słucha tylko tego, co chce usłyszeć. Mamy w sobie taką cechę, że chcielibyśmy, aby ludzie mówili nam to, co chcemy usłyszeć. Nie chcemy słuchać tych, którzy nie mówią tego, co chcemy, co nie zgadza się na przykład z naszymi poglądami, co nie zgadza się z naszymi wartościami. Czasami chcielibyśmy po prostu zatkać uszy na głos takich ludzi. I w tym fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa jest mowa o ludzie zbuntowanym, który na pustyni nie chce słuchać proroka, którego otrzymał od Pana Mojżesza, tylko chciałby innego proroka. A dlatego chce tego innego proroka, bo ten, którego otrzymali, nie mówi tego, co chce, co chcą. Są czasem także i w naszych czasach fałszywi prorocy, a ich fałsz polega na tym, że mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. To nie jest trudne. Także w Kościele nie jest trudne, żeby mówić to, co ludzie chcą usłyszeć. Księża, którzy głoszą słowo na ambonach całego świata, to nie są ludzie oderwani od rzeczywistości, chociaż czasem może tak się wydaje. Oni wiedzą, co ludzie chcą usłyszeć. My wiemy, co byście chcieli usłyszeć. To nie jest trudne włączyć telewizję, porozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się, co byłoby dobre, żeby zostało powiedziane. Ale nie na tym polega misja proroka, jak mówi Bóg w tym fragmencie Powtórzonego Prawa. Prorok ma mówić to, czego żąda od niego Bóg. Ma wypowiadać te słowa, które Bóg włożył w jego usta. Jeżeli nie wypowiada tych słów, które Bóg włożył w jego usta, słyszymy, że taki prorok musi ponieść śmierć. Ponosi śmierć jako prorok, to znaczy jego misja się kończy. Przestaje być misją Bożą, a staje się misją ludzką. Przykładem takiej trudnej mowy pewnie jest ten fragment listu do Koryntian, który usłyszeliśmy jako drugie czytanie, który stawia życie w czystości, w bezżeństwie wyżej niż życie w małżeństwie. Pewnie dobrze byłoby w tym momencie powiedzieć, że Paweł wcale nie miał na myśli tego, co napisał. Tylko chodziło mu o coś zupełnie innego. To byłoby dla nas wygodniejsze. To nie wzbudziłoby wątpliwości w naszym sercu. To nie byłoby trudne do przyjęcia. Bym powiedział, tak, Paweł tak napisał, ale tak naprawdę to chodziło mu o coś zupełnie innego. I pewnie jest wiele takich słów w Ewangelii, w Nowym Testamencie, w nauczaniu Chrystusa, które chcielibyśmy w jakiś sposób wytłumaczyć po swojemu, żeby wyszło, że na przykład Jezus wcale nie mówił tego, co powiedział, tylko chodziło mu o coś zupełnie innego. I zobaczcie, że mamy dzisiaj wielu takich proroków, fałszywych proroków, którzy są gotowi wyjaśnić, co Jezus miał na myśli i co Bóg by zrobił dzisiaj w naszej sytuacji, nie odnosząc się do Ewangelii. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że dlatego, bo nie umiemy przyjąć swoich słabości. Nie umiemy przyjąć do świadomości tego, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy słabi. Zobaczcie, że święty Paweł w tym fragmencie o małżeństwie, on nie pisze, że małżeństwo jest złą drogą życia. Nie. Wróćcie do tego tekstu, wróćcie do swoich domów. Tam nie ma ani jednego słowa o tym, że małżeństwo jest czymś niegodnym, niewłaściwym. Nie, Paweł po prostu pisze, że jeżeli ktoś musi się zaopiekować swoją żoną, swoimi dziećmi, to będzie miał mniej czasu dla Boga. Czy
list. Jest wiele takich fragmentów, do których jakoś nie dorastamy, bo wybieramy inną drogę albo uświadamiamy sobie swoje słabości. Ale przez życie w takich oparach doskonałości, pragnienia doskonałości, pragnienia niepopełnienia ani jednego błędu, ani nieposiadania ani jednej wady, w takim syndromie piątkowego ucznia, który zawsze ma rację i nigdy się nie myli, trudno nam jest przyjąć słowa Ewangelii, które są wymagające i wobec których czasem trzeba powiedzieć, że no jeszcze do tego nie dorastam, jeszcze mi wiele brakuje. Bo od razu myślimy, że taka sytuacja skreśla nas w jakiś sposób w oczach Pana Boga i czyni naszą relację słabą. Warto wówczas, żeby przypomnieć sobie tę scenę opisaną w 21 rozdziale Ewangelii świętego Jana, gdy Jezus spotyka Piotra już po zmartwychwstaniu. Pierwsza rozmowa. I oczywiście staje ten problem tego, co się dokonało po pojmaniu Jezusa, gdy Piotr się swojego mistrza zaparł. Jezus pyta go o miłość. W tym greckim tekście, pamiętacie, jest ta gra słów. Jezus go pyta o miłość doskonałą, a Piotr mówi, że takiej miłości nie ma, ma miłość przyjaźni, ma miłość przywiązania do Jezusa. Nie ma miłości doskonałej. Przyznaje się do swojej niedoskonałości, do swojego braku. Jaki jest tego efekt? Czy Jezus mu powiedział, nie jesteś mi godzien, idź precz? Tak jak kiedyś mu już zresztą powiedział. Nie, mówi, paś baranki moje, jesteś godny być moim uczniem. Dlaczego? Dlatego, bo żyjesz w prawdzie. Przestałeś żyć w kłamstwie o sobie. I to jest jedna z zachęt tej dzisiejszej liturgii słowa, żeby przestać żyć w kłamstwie i właśnie w oparach jakiegoś idealizmu, którego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dosięgnąć i z tego powodu chcemy słuchać proroków fałszywych, chcemy słuchać demona, który będzie nam wsączał takie słowa, które są dla nas przyjemne, chociaż nieprawdziwe. I to jest właśnie ten demon z dzisiejszej Ewangelii, który wtedy, gdy Jezus wkracza do synagogi, czuje się przez Niego zagrożony, czuje się, że Jego sytuacja jest niepewna. Te słowa, które wypowiada demon, są słowa pełne strachu. Czego od nas chcesz? Przyszedłeś nas zgubić. Ta scena pokazuje przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, źródłem naszego strachu i naszych lęków jest demon. Wtedy, gdy budzą się w nas różne lęki, niepotrzebnie, to znaczy, że faktycznie diabeł mąci nam w głowie. Odbiera nam odwagę, odbiera nam pewność siebie, odbiera nam poczucie wartości. Dlatego jesteśmy zagubieni i chwiejni. A drugie, że im bliżej do Boga, tym więcej będzie tego zmagania ze złym. Bo ta scena rozgrywa się w synagodze, w miejscu uświęconym modlitwą, w miejscu, w którym czyta się słowo. Demon tam atakuje, bo ma jeszcze kogo atakować. Bo tam są ci, którzy zmagają się jeszcze w swoim życiu o prawdę. Którzy szukają w swoim życiu prawdy. Dlatego w ich życie wsącza fałsz. I ostatnia rzecz, odpowiedź Jezusa. Milcz i wyjdź z niego. W oryginale stul pysk i wyjdź z niego. Bardzo dosadne słowa. I zapada milczenie, zapada cisza. Boga spotykamy często w ciszy. Jak czytamy w Księdze Królewskiej pierwszej, w 19 rozdziale o proroku Eliaszu, wtedy, gdy schował się w grocie, nie było Boga ani w trzęsieniu ziemi, ani w gwałtownej wichurze, ani w ogniu, ale był w szmerze łagodnego powiewu. I tak samo trochę w tej Ewangelii nie ma Boga w tym krzyku, tym jęku tego demona, który się boi i jest zalękniony. Bóg jest w ciszy, Bóg jest w milczeniu. Milczenie i cisza jest królestwem Pana Boga. I dlatego, jeżeli Go szukacie w swoim życiu, to jest jedna ze wskazówek, gdzie Go można znaleźć. W tym momencie, kiedy szukamy w swoim życiu milczenia, wyciszenia, ciszy.
Prośmy Pana Boga dzisiaj, abyśmy nie bali się przyjmować w naszym życiu słowa, żebyśmy nie bali się przyjmować prawdziwych proroków, nawet jeśli ich słowa byłyby dla nas trudne, bo one zbliżają nas do prawdy, której każdy z nas pragnie.